Jesteśmy w Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim. Tutaj właśnie zakończyła się konferencja prasowa przed 26. Światowym Dniem Chorego. O orędziu Ojca Świętego Franciszka na ten dzień mówili m.in. biskup Romuald Kamiński, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw służby zdrowia i chorych, a także profesor Jan Dzieniszewski z Kliniki Gastroenterologii Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego oraz Katarzyna Głowala z Ministerstwa Zdrowia. To, co najbardziej do mnie trafiło z tego orędzia, to rola rodziny w tym terapeutycznym procesie, że ta rola jest nieodzowna i że chory lepiej zdrowieje w środowisku domowym. I nikt rodziny, czyli ojca, matki, syna, córki, nie zastąpi w opiece nad swoim bliskim. Chory zawsze potrzebuje obecności drugiego człowieka. I życzę wszystkim chorym, aby taką obecność odczuli, żeby zawsze był ktoś przy nich, kto ich potrafi wesprzeć dobrym słowem i swoją obecnością.